Panie Zbyszku, czy ogląda pan nowy Taniec z Gwiazdami w Polsacie? Nie, ja nawet starego nie oglądałem. Nie, z racji oczywistych. Z racji oczywistych. Poza tym ja się tylko cieszyłem, że akurat biorę w tym udział, dlatego że rzeczywiście to była audycja, jak to się mówi, pomimo tego, że w telewizji komercyjnej bardzo, prawda? I to była audycja z przesłaniem. No, nareszcie udało się zebrać fajną grupę muzyków, która świetnie rżnęła. No, jak zawodowa kapela mieli szansę przez ileś lat grać w tym samym składzie i to jest bardzo ważne dla muzyków, którzy kończą szkoły muzyczne, są wielkimi, wspaniałymi artystami. Mówią o instrumentalistach, saksofonistach, perkusistach, pianistach, którzy rewelacyjnie czytają nuty, aranżują. To jest świat i akurat to jest mój świat. No, ja jestem muzykiem właśnie z Sidemana, w takim studio dużo nagrywałem muzyki i bardzo sobie cenię tych muzyków i akurat przy Tańcu z Gwiazdami miałem okazję słychać i bardzo chwaliłem, ponieważ na tańcu nie bardzo się znam, ale też poznałem, ile pracy wymagało od tych tańczących rzeczywiście przygotowanie tego programu co tydzień innego i chylę czoła. Rozumiem, że gdyby pan dostał propozycję wystąpienia jako tańczący, to nie przyjąłby pan takiej propozycji? No, oczywiście, że bym nie przyjął, chociaż jest to kwestia, proszę pana, wyłącznie stawki również. Jest pewna granica, którą może bym i przeszedł przez tą granicę, ale nie ma takich pieniędzy na razie tutaj, czyli rozumiem, do tańczenia. Rozumiem, że warto było być jurorem właśnie od tej strony finansowej przez tyle lat. Nie, wie pan, to jeszcze zrobiło mi tak zwaną twarz przecież. No, my żyjemy dzięki telewizji w dużej mierze, bo to ma wpływ i na stawki, o których mówiłem, i na ilość koncertów, jak człowiek jest tak zwany medialny. To na szczęście się kończy. To się już przeżera, że tak powiem, te wszystkie takie telewizyjne formaty, które muszą być, bo telewizji jakoś muszą zarabiać. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które dzieją się poza telewizją i to jest ból, że te rzeczy nie są tak nagłaśniane jak te telewizyjne, a są artystycznie na świetnym poziomie i bardzo dużo ludzi tam się, tak powiem, popisuje swoimi fantastycznymi umiejętnościami. I to tylko, to jest ofowe się zrobiło, a zdaję sprawę? Prawdziwi, fantastyczni muzycy są ofowi teraz, no. bo nie znają disco polo na przykład. Na przykład, ale za chwilę porozmawiamy jeszcze o muzyce, może mniej ofowej, ale dlaczego tak naprawdę pan zrezygnował z tego tańca, z tego programu? Znaczy, szczerze mówiąc, ze mnie zrezygnował po jakimś czasie, ale ja już się nosiłem zamiarem po czwartym odcinku przyty, bo to bardzo, bardzo długo trwało. I to na pewno było bardzo zajmujące, prawda, całą niedzielę. Znaczy ja miałem swoje koncerty i w momencie, kiedy zaczęli mi ludzie pytać, a czemu pan przestał śpiewać, zacząłem się zastanawiać, przecież ja nie przestałem śpiewać, tylko że nagle zostałem się jurorem i to, gdyby to była audycja stricte muzyczna, to byłbym na swoim miejscu, ewentualnie mógłbym jeszcze coś tam, prawda, siedzieć i mędrkować. Ale z drugiej strony sobie się, jak ja mam prawo osądzać innych ludzi, niech oni sobie robią co chcą, każdy orze jak może, to nie krytykować. Ja nie znoszę krytykować ludzi. Moja mama powiedziała kiedyś, w ogóle ja jestem wychowany wśród ludzi, którzy jak do nich przychodził gość, to mu nie miał prawa spaść włos z głowy. Może mógł dostać w dziób, ale poza domem. W związku z tym, jak ja byłem kimś w rodzaju gospodarza, siedząc w tym jury, prawda, w fajnym towarzystwie bardzo, to ja jakoś nie mogłem przykrego słowa powiedzieć tym ludziom, którzy naprawdę świetnie masę zrobili tego i tańczyli świetnie. Raz, dlatego, że ja tym rzeczywiście nie znam. Dwa, że ja wiedziałem, że nie byłem od tego, tylko ja byłem zupełnie, żeby pocieszać ewentualnie, bo przecież w dwójka zawodowców siedziała koło nas i oni wiedzieli, o czym mówią, prawda? Czy palec za bardzo w lewo, czy rama, czy i tak dalej. A ja tam byłem po to, żeby ewentualnie zasypywać doły jakieś, no. A to męczące bardzo, taka robota. Po to skrytykować każdy umie. No właśnie.